Rok 1981 nie przyniósł zasadniczej zmiany w sytuacji gospodarczej kraju. Kryzys narastał, żywność oraz większość produktów pierwszej potrzeby zaczęła być faktycznie w całości reglamentowana. Tymczasem wraz z narastaniem karnawału Solidarności władze sowieckie naciskały na polskich komunistów coraz mocniej na to, by rozprawili się oni siłowo z opozycją. W październiku 1981 roku funkcję pierwszego sekretarza PZPR przejął dotychczasowy premier i minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski. Władza zaczęła zmierzać w stronę rozwiązań siłowych. W prasie i w telewizji przedstawiano opozycję jako odpowiedzialną za zły stan gospodarki, a jej członków jako ekstremistów, czyli osoby, które do osiągnięcia swoich celów odważą się zastosować wszelkie środki z przemocą włącznie. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku kierownictwo PZPR wprowadziło w Polsce stan wojenny. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Władzę w państwie przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, której działaniu przewodniczył Wojciech Jaruzelski. Ogłoszenie stanu wojennego oznaczało zawieszenie działalności NSZZ Solidarność, ograniczenie działalności wydawniczej i emisyjnej do jednego programu telewizyjnego i radiowego oraz tylko dwóch tytułów gazet kontrolowanych przez komunistów, czyli Trybuny Ludu oraz Żołnierza Wolności. Zakazano strajków i wszelkiej działalności opozycyjnej. Internowano, czyli aresztowano i odosobniono liderów opozycji. Działania te doprowadziły do osadzenia w 52 ośrodkach odosobnienia około 10 tysięcy działaczy społecznych oraz aresztowania kilkudziesięciu tysięcy kolejnych. Szacuje się, że w wyniku działań sił bezpieczeństwa w trakcie stanu wojennego zginęło około 56 osób. Na ulicach polskich miast pojawiło się wojsko i ciężkie pojazdy bojowe. Wprowadzono kontrolę prywatnych rozmów telefonicznych i korespondencji. W oficjalnym obiegu informacyjnym stan wojenny przedstawiano jako alternatywę wobec większego zła, czyli interwencji Związku Sowieckiego. Ogłoszenie stanu wojennego i szybkie aresztowania oraz internowania liderów opozycji zaskoczyły oraz obezwładniły Solidarność. Strajki udało się zorganizować w nielicznych zakładach, co ułatwiło ich szybką pacyfikację. Najtragiczniejszy wymiar miały wydarzenia w kopalni Wujek w Katowicach, gdzie w szturmie sił bezpieczeństwa na kopalnię od kul oddziału ZOMO zginęło 9 górników. Ta tragedia wstrzymała wszelkie inne formy aktywnego przeciwstawiania się władzy. Stan wojenny w Polsce został potępiony przez państwa zachodniej Europy. Do kraju popłynął strumień pomocy humanitarnej kierowany do ludzi za pośrednictwem organizacji kościelnych oraz przechodziły także środki finansowe na sponsorowanie działalności konspiracyjnej Solidarności. Wyrazem sprzeciwu społeczeństw państw zachodnich było przyznanie w 1983 roku Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla. Pozostali na wolności działacze Solidarności ograniczyli się do stawiania oporu cywilnego, przejawiającego się bojkotowaniem zarządzeń władz i ich oficjalnych kanałów informacyjnych. Nieustępliwa postawa władz połączona ze stosowaniem represji doprowadziła do wyciszenia nastrojów społecznych. Sytuacja uspokoiła się do tego stopnia, że z internowania zaczęto zwalniać opozycjonistów, w tym Lecha Wałęsę. Stan wojenny oficjalnie zniesiono 22 lipca 1983 roku. Niektóre jednostki jednak nadal sprzeciwiały się bezprawiu i brutalności władzy. Jedną z nich był ksiądz Jerzy Popiełuszko, który za publiczne wyrażanie swoich poglądów w trakcie kazań został porwany, a następnie zamordowany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa. Opanowanie nastrojów społecznych przez władzę nie spowodowało zniknięcia problemów ekonomicznych. Osłabiona Solidarność nadal działała w podziemiu. Niemożność i niezdolność władz do reformy systemu zdawała się dawać jej kolejną szansę.